to była upota. Powiem to po góralsku i prosto, ale panie prezydencie, Rabka, całe Podhale z radością pana wita. W Rabce, miejscu dzieci, mieście dzieci świata. Ogromnie się cieszymy, że ta zapowiedź z ubiegłego roku, kiedy pan prezydent zapowiedział swój udział w naszym memoriale jako głowa państwa, jak wszyscy dotrzymuje pan obietnic. Ogromnie się cieszymy i serdecznie witamy. Bardzo proszę panią Martę Kaczyńską o powiedzenie paru słów. Dziękuję bardzo. Ja już miałam okazję dzisiaj rano krótko powiedzieć kilka słów, ale raz jeszcze chciałam wszystkim państwu bardzo serdecznie podziękować za zorganizowanie 4 memoriału Marii Kaczyńskiej tutaj w Rabce. Chciałam podziękować pani burmistrz, pani poseł Paluch, wszystkim członkom lokalnej społeczności za wielkie zaangażowanie i świetną organizację, bo jestem tu od rana i widzę, że impreza przebiega w wspaniałej atmosferze i bardzo się z tego cieszę. I chciałam również bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi za obecność na dzisiejszych zawodach, za dotrzymanie tej zeszłorocznej obietnicy. Niezmiernie się cieszę, bo widzę, że pamięć o mojej mamie dzięki takim spotkaniom jak to dzisiejsze się utrzymuje, wręcz rośnie, bo wiem, że zainteresowanie udziałem w dzisiejszej sportowej rywalizacji było niezwykle duże. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli się spotkać tutaj ponownie, a w tej chwili raz jeszcze życzę sukcesów wszystkim zawodnikom i przyjemności ze sportowej rywalizacji. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, witam Państwa w najpiękniejszym miejscu na Podhalu, w Rabce Zdroju. Szczególnie serdecznie w imieniu wszystkich Państwa, jako burmistrz Rabki Zdroju, witam tu na Polczakówce osobę wyjątkową. Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Panie Prezydencie. Panie Prezydencie, dużo mediów prosimy. Panie Prezydencie, rok 2015 był dla Pana ważnym rokiem. Był rokiem zwycięstw. Rok temu, tu w lutym, wygrał Pan zawody w kategorii VIP, w kategorii polityk. A później, w maju, wygrał Pan wybory prezydenckie. To na tym stoku obiecał Pan, nie tylko, że Pan wróci, ale że Pan wygra wybory prezydenckie. I za to serdecznie Panu dziękuję. Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że memoriał Marii Kaczyńskiej z roku na rok gromadzi coraz więcej uczestników. To wielki zaszczyt pokazać osobę, wspomnieć osobę tak wybitną, wyjątkową, która tak cieszyła się każdą chwilą swojego życia, która kochała sport i narty. Mam nadzieję, że wszyscy miłośnicy narciarstwa oraz tej zdrowej rywalizacji, o której w zeszłym roku pan Andrzej Duda mówił do nas tutaj, będą gromadzić nas z roku na rok coraz więcej. Już dziś zapraszam na wszystkie następne memoriały. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za obecność. Państwu dziękuję również za to, że jesteście tutaj z nami wszyscy, a za wszystkich zawodników trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego. Panie burmistrz, jeszcze mamy specjalną koszulkę dla pana prezydenta. Oczywiście z numerem 1. Panie prezydencie, numer 1 zobowiązuje. Szanowni Państwo, życzymy panu prezydentowi świetnego zjazdu. Tak jak ten słynny zjazd, który mogliście Państwo później podziwiać w internecie, nagrany przez pana prezydenta osobiście. Ogromnie się cieszymy. Szanowni Państwo, za rok będzie 5. jubileuszowy memoriał imienia pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej i już zapowiadamy, że będzie chyba dwudniowy, że nie będziemy tak jak w tym roku ograniczać liczby uczestników, żebyśmy to mogli opanować i z radością Państwa zapraszamy na 5. jubileuszowy memoriał imienia świętej pamięci pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej. Osoby niezwykle pogodnej, radosnej, otwartej, życzliwej wszystkim. To jest nasz cel, żeby młodzież nie tylko z Podhala, ale z całej Małopolski, z całej Polski Południowej mogła tutaj w mieście Dzieci Świata cieszyć się z tymi sportowymi zawodami i zachowywać w pamięci panią prezydentową Marię Kaczyńską. Panie prezydencie, życzymy wspaniałego zjazdu. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, dziękuję bardzo pani poseł, pani wojewodo za to piękne przywitanie. Witam wszystkich zgromadzonych, witam posłów, ale przede wszystkim witam pana premiera Glińskiego, witam pana ministra Macierewicza. Przypomnę, że zarówno pan premier już tutaj był, jak i pan minister jest tutaj z nami co roku, więc tym serdecznie ich witam, że także dzisiaj, kiedy
mają już zupełnie inne obowiązki niż to było rok temu i dwa lata temu, także są z nami. Bardzo za to dziękuję. Także i ja jestem nie tylko dlatego, że rok temu obiecałem Państwu i obiecałem Pani Burmistrz i organizatorom, że na memoriał przyjadę, ale przede wszystkim dlatego, że tak jak już Państwu mówiłem, jest to dla mnie taki najpiękniejszy pomnik, jaki można było zbudować, budować Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej. Wspaniałej kobiecie, wspaniałej żonie, wspaniałej mamie. Bardzo dziękuję, że Pani Mecenas Marta Kaczyńska, czyli Marta, przyjechała dzisiaj. Miała najdalej, bo przyjechała z Sopotu. Dziękuję, że z nami jest. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w zawodach. Dziękuję wszystkim dzieciom, dziękuję młodzieży, dziękuję dorosłym. To jest z roku na rok coraz większa impreza. Zawsze jest dobra atmosfera, ale jeżeli nas jest więcej, to zawsze tym jest radośniej i tym sympatyczniej, i tym jest szansa na to, że więcej przyjaźni powstanie z takiego spotkania. Za to jestem bardzo wdzięczny. Myślę, że pani prezydentowa Maria Kaczyńska widzi nas w tej chwili i bardzo się cieszy, że jesteśmy tutaj, że się tutaj co rok spotykamy na tej sportowej rywalizacji. Ja na szczęście rok temu nie obiecywałem, że tutaj wygram za rok. Trzymam się tego, proszę Państwa, ja jestem prawnikiem. Zobowiązanie zobowiązaniem, a jak nie ma zobowiązania, to znaczy, że nie ma zobowiązania. W związku z czym proszę o wyrozumiałość i zapraszam wszystkich do dalszej zabawy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję organizatorom, przede wszystkim pani poseł, pani burmistrz, wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że ta impreza jest i że wierzę w to głęboko, że będzie i że będzie coraz większa, że będzie coraz liczniejsze uczestnictwo w niej, bo jest to piękna okazja do spotkania i do wspomnienia wspaniałej osoby. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, grono ministerialne jeszcze jest powiększone od pana wiceministra sportu Jarosława Stawiarskiego, który zjeżdża. Są również nasi trzej koledzy posłowie. Poseł Michał Wojtkiewicz tu obecny, poseł Wiesław Janczyk i poseł Józef Leśniak. Życzymy kolegom odwagi, żeby po tym trudnym śniegu dzisiaj zjechali. Ale zjeżdżają też niektórzy radni powiatowi, także stawka VIP około 10 osób będzie liczyć. W takim razie, panie prezydencie, wspaniałych zawodów. Dziękujemy serdecznie. No to teraz zapraszamy na wyciąg, panie prezydencie. Zapraszamy, drodzy państwo, na wyciąg, na górę, żeby zobaczyć i przetestować trasę, która jest już przygotowana do tego wyścigu. Przypomnę państwu, 10 zawodników w tej stawce. Zainauguruje pan prezydent za momencik, go zobaczymy.